Kłaniam się, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Nie Antyfan i w kolejnym odcinku subiektywnie, czyli zbiorze technologicznych podsumowań z ostatniego tygodnia. Moi drodzy, podczas dzisiejszego podsumowania poruszymy sobie 8 tematów, które uważam, że powinny wzbudzić jakieś tam wasze zainteresowanie. I też przypominam, moi drodzy, jakiś czas temu przygotowałem dla was konkurs na nową klawiaturę. Klawiatura, pozwólcie, że pokażę. Razer Ornata V3X, która jest do rozdania do końca tego miesiąca, ale z racji tego, że tych klawiatur zaczęło się robić u mnie w domu tak dużo, postanowiłem, że oddam jeszcze jedną dla zwolenników minimalizmu i małych klawiatur, mianowicie MX Key Mini, czyli jedna z moich ulubionych klawiatur, z których na co dzień korzystałem, natomiast z racji tego, że nie mam już miejsca i czasu, żeby co chwilę zmieniać sobie klawiatury, postanowiłem, że taka oto klawiatura o wartości 400 zł podczas dzisiejszego odcinka również trafi na konkurs, który zostanie rozstrzygnięty pod koniec tego miesiąca, ale o szczegółach opowiem już pod koniec dzisiejszego materiału. A teraz przejdźmy do informacji. Pierwszy temat to wyciekły rendery Samsunga Galaxy S24 FE, czyli następcy dosyć głodno mimo wszystko przyjętego Samsunga Galaxy S23 FE, po fantastycznej 20, po dobrej 21 i chłodno przyjętej S23 FE, przyszedł czas na S24 FE. Co ciekawe, na pewno będzie miał pomniejszone ramki, bo jak dobrze wiecie, ja troszeczkę przeczyłem w zeszłym roku na temat S23 FE, że te ramki były dosyć grube. W tym roku nie wiadomo, jak to będzie wyglądać cenowo, ale wiadomo jedno, urządzenie będzie niesamowicie podobne do mimo wszystko dobrze przyjętego Samsunga Galaxy S24, tego bazowego, podstawowego. Po pierwsze, będzie miało troszkę większy ekran. To urządzenie będzie coś pomiędzy S24 a S24+. Będzie miało ten sam procesor Exynos 2400 z lekko obniżonym taktowaniem, natomiast testy syntetyczne pokazują, że pod względem wydajności będzie to niemalże identyczne urządzenie jak S24. Również będzie miało obiektyw główny 50-megapikselowy, teleobiektyw, ultra szeroki, ramki, tak jak powiedziałem, będą pomniejszone, będzie dostępne w różnych wersjach kolorystycznych, no i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będzie to naprawdę bardzo solidny telefon, znowu z ogniwem 4500 mAh. Jeżeli cena nie będzie zbyt szalona i nie zostanie przestrzelona przez Samsunga, liczę, że może być to hit, o ile cena, tak jak mówię, będzie dobra. Bo wiecie, w momencie, kiedy to urządzenie będzie wychodzić, podejrzewam, że S24 zacznie powoli zjeżdżać z ceny i cóż, wówczas S24 będzie za około 3000 zł, to urządzenie wyjdzie na start za 3000, nie wiem, 100-200 zł, no to wiadomo, że wówczas lepiej będzie wybrać pełnoprawny model S24, ale jeżeli na start to urządzenie będzie jeszcze tańsze niż S23 FE, no to jak najbardziej trzymam kciuki, no bo mimo wszystko, mimo tego ogromnego sentymentu, jakim darzę S20 FE, czy nawet S21 FE, no to nie pozostaje mi nic innego, jak trzymać kciuki na ten tańszy model serii S24. Moi drodzy, bez jakiegoś większego echa przeszła premiera nowego smartwatcha, również spod znaku FE, czyli smartwatcha wycenionego jak na Samsunga bardzo dobrze, bo kwota na start około 890, no nie około, po prostu 900 zł bez złotówki. W Stanach Zjednoczonych $199 plus taksa w zależności od stanu. Samsung Galaxy Watch FE z ekranem AMOLEDowym o średnicy 1,2 w rozmiarze 40 mm, 16 GB pamięci nadane. Mamy certyfikat wyszczelności IP68, mamy standard militarny MIL STD810H, baterię 247 mAh, EKG, no i wszystko to w Polsce zadebiutuje już 26 czerwca bieżącego roku. No moi drodzy, ja muszę powiedzieć wprost, że jestem fanem, a przynajmniej przez lata ostatnie byłem fanem Galaxy Watch, czego doskonałym przykładem są materiały, za które żaden Samsung i inny producent czy komputernik nie zapłacił mi za lokowanie. Po prostu uważam, że Galaxy Watch wersje z Pro, bez Pro, to po prostu bardzo dobre watche i mam też nadzieję, że po 26 czerwca uda mi się przygotować również taki materiał na temat wersji FE, no bo pod względem cenowym możliwości może być to naprawdę bardzo, bardzo solidne urządzenie. Zatrzymując się jeszcze przy temacie Watchy, w tym roku będziemy obchodzić 10-lecie wydania Apple Watcha. W sensie, jak dobrze wiemy, Apple Watch został zaprezentowany w 2014 roku, natomiast wszedł do sprzedaży w 2015. No i w tym roku Apple ma wprowadzić nowe urządzenie. Będzie się nazywać Apple Watch serii 10 albo Apple Watch X10, tak jak było to w przypadku iPhone'a, który ma różnić się pod względem designu, pod względem konstrukcji. Ma być to urządzenie cieńsze, ma być to urządzenie większe i zamiast rozmiaru 41 mamy mieć 45, a zamiast 45 49, czyli dokładnie taki sam rozmiar jak Apple Watch Ultra. Jeżeli bateria, ja wiem, że teraz z perspektywy użytkowników innych smartwatch możecie się śmiać, ale jeżeli bateria będzie w tych urządzeniach działać na takim chociaż poziomie jak Apple Watch Ultra, minimum te 2-2,5 doby, no to może być to bardzo fajny krok w dobrą stronę, o ile też rzecz jasna
sezonach pozostaniemy przy tym samym standardzie pasków. No bo wiecie, teraz jeżeli ktoś ma kolekcję pasków, którą zbudował na przykład ostatnich 10 lat, no to głupio będzie teraz wysprzedać je wszystkie i kupować nowe. Mam nadzieję, że standard za 5 pasków do Apple Watch pozostanie niezmienny. Jeżeli cokolwiek nowego pojawi się w tym temacie, na pewno będę Was o tym informować. Moi drodzy, temat numer 4 i bardzo ciekawy. Ostatnio Wam mówiłem na temat OpenAI i Apple. Ja wiem, że ten temat sztucznej inteligencji dla niektórych może stać się nudny, ale na Bloombergu Mark Gurman, czyli osoba, która no mimo wszystko jest źródłem wartym zaufania, w sensie, nie wiem, 90-95% informacji, które dawał nam przed potencjalnymi premierami, potwierdzały się w rzeczywistości. Natomiast okazuje się, pozwólcie, że zacytuję IT Hardware, Bloomberg donosi, że Apple nie będzie bezpośrednio płacić OpenAI za technologię czatu GPT. Zamiast tego OpenAI uznaje kontakt z ogromną bazą użytkowników Apple za wystarczającą zapłatę. Czyli krótko mówiąc, według tego, co mówi nam Mark Gurman i według jego raportu na Bloombergu, okazuje się, że Apple nie będzie płacić OpenAI łamane na czat GPT. Ta współpraca ma się odbywać na zasadzie płacenia naszymi danymi. Jakie są to dane, jakie są to informacje, nie wiem. Osoby reprezentujące Apple też już dawały wywiady, że te dane nie są udostępniane. Fakt jest jeden, na ten moment współpraca Apple pomiędzy OpenAI nie opiewa na żadne kwoty, miesięczne kwoty i płacenie za korzystanie z usług OpenAI łamane na czat GPT. I absolutnie w tym miejscu nie chcę krzyczeć, że ej, Apple na pewno robi źle, na pewno udostępnia te dane. Jedni mówią, że nasze dane będą kartą przetargową i walutą podczas takiej współpracy, a osoby reprezentujące Apple będą mówić, że absolutnie tak nie jest. A wiecie, jeżeli tu jest prawda, a tu jest kłamstwo, albo tu jest prawda, a tu jest kłamstwo, to ja osobiście trzymam się tu o. Według aparatu gdzieś tu o tego środka. Więc moi drodzy, tak jak Wam już mówiłem nie w jednym materiale, ja rozumiem Apple'owa prywatna chmura, ja rozumiem utrzymywanie danych na naszych urządzeniach fizycznie, natomiast jest więcej pytań niż odpowiedzi i jeżeli takie informacje się pojawiają oficjalnie na Bloombergu, no to ja jestem w stanie wierzyć, że część z tych informacji, które są przekazywane przez Marka Gurmana, jest po prostu prawdą. A ile jest tej prawdy, na ten moment nie wiemy. Natomiast uważam, że na ten moment powinniśmy na to zwracać uwagę, bo mam wrażenie, że w ostatnich latach nasze dane i udostępnianie ich, sprzedawanie ich jest na takim samym poziomie jak kupowanie ogórków, pomidorów czy innych warzyw na straganie. Nie fajnie. A moje słowo doskonale potwierdzi fakt, że Apple w Korei Południowej musiało zapłacić karę w wysokości około 153 000 dolarów. Zatem wiecie, jak na Apple to są naprawdę bardzo małe pieniądze. To mniej więcej tak, jak ty byś miał zapłacić karę w wysokości 1,5 grosza. Wszystko wynika z tego, że bez zgody użytkowników były udostępniane lokalizacje użytkowników Apple, w tym przypadku, nie wiem, iPhone'ów, iPad'ów bądź innych urządzeń. Kara wydaje się śmieszna, żeby nie powiedzieć żałosna. To nie jest opinia, to jest fakt. Taka sytuacja miała miejsce. Więc wiecie, ja jak najbardziej staram się wierzyć w obietnice dotyczące naszej prywatności i nie udostępniania naszych danych bez naszej zgody. Tak, takie przypadki jak chociażby w Korei Południowej potwierdzają to, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. Moi drodzy, małymi krokami zbliżamy się do premiery Pixeli 9 Pro czy 9 Pro XL. Do sieci wyciekły testy w Geekbench. Jeżeli chodzi o Geekbencha w podwersji 5 oraz podwersji 6, testy syntetyczne pokazują jedno, że Google Tensor G4, czyli najprawdopodobniej rebrandowany Exynos, jest ok procesorem, solidnym procesorem, natomiast nic ponad to i absolutnie na tle A16 Bionic czy na pewno A17 Pro nie jest to procesor, który może zagrozić wydajności tych procesorów, a nawet chociażby takich Snapdragonów 8 generacji trzeciej. Ja osobiście czekam, jak więcej informacji na temat Pixel się pojawi, oczywiście będę Wam dawać znać w kolejnych materiałach. Moi drodzy, kolejna z dosyć ciekawych informacji u szanownych, u ruskich, okazuje się, że Rosja planuje zbudować swoją konsolę, czyli rosyjskie PlayStation, Russian Station. Rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu aktywnie poszukuje firmy, która opracuje konsolę do gier zleconą przez Władimira Putina w dyrektywie wydanej w marcu tego roku. Ministerstwo prowadzi również rozmowy z przedsiębiorstwami i innymi deweloperami, aby określić niezbędne zasoby i środki wsparcia dla tego projektu. Eksperci wątpią w wykonanie projektu bez dotacji rządowych, powołując się na znaczne potrzeby czasowe i inwestycyjne. W przyszłości konieczne będzie zapewnienie sprzedaży co najmniej 20 milionów sztuk rosyjskiej konsoli, która ma być wyceniona na około 500-600 dolarów za sztukę. Wiecie, na ten moment Xbox One, który po części jest porażką dla Microsoftu, sprzedał się w liczbie niespełna 30 milionów. Tutaj Rosja chce sprzedać blisko 20 milionów na Białorusi, Kazachstanie i w Rosji.
Moi drodzy, z dosyć niefajnych informacji, ja tutaj nie będę udostępniać gameplayów, które gdzieś już tam latają po YouTubie. Wyciekła wersja Wolverina od Insomniac Games na peceta, w której mamy możliwość sprawdzenia. Oczywiście w fazie jeszcze developmentu, w fazie produkcji nowej gry od Insomniac Games. Insomniac Games znana jest z masy fantastycznych gier, takiej jak całej serii Ratchet & Clank, Resistance, Resistance 2, Resistance 3. Bardzo dobra, niedoceniana gra na Xboxa Sunset Overdrive, czy w ostatnich latach Ratchet & Clank na PlayStation 4, Ratchet & Clank Rift Apart na PlayStation 5, czy Spider-Man 1 i 2 na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Powiem wam, moi drodzy, że to nie jest nic fajnego, dlatego ja nie przyczynię się do tego, żebyście oglądali to i nie polecam oglądać, bo to tylko i wyłącznie może negatywnie wpłynąć na cały proces przygotowania tej gry i być może kolejne opóźnienia. Doskonałym tego przykładem były chociażby wielkie wycieki jeszcze niedawno GTA 6. Mam nadzieję, że Insomniac Games szybko upora się z tym problemem i grę za jakiś czas zobaczymy, bo ja jako niepoprawny fan, wiem dobrze, co się dzieje w MCU, niepoprawny fan Marvela, wierzę, że to będzie dobra, minimum dobra gra, po Insomniac Games możemy się tego spodziewać. No i tyle, moi drodzy, a na koniec konkursik, w ramach którego przypominam, MX Key Mini od Logitecha, czyli jedna z moich ulubionych klawiatur, może trafić do kogoś z Was. Jest to klawiatura dosłownie parę razy użytkowana przeze mnie, tak jeżeli ktoś docenia jakość akcesoriów od Logitecha, ja osobiście bardzo doceniam, i niewielkie rozmiary, może być to klawiatura skierowana dla niego bądź dla niej. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu, jak zawsze, pozostawiam w opisie pod materiałem. Konkurs potrwa do końca miesiąca, dokładnie do końca miesiąca, tak jak klawiatura od Razera, więc z początkiem lipca rozdam dwie takie klawiatury i coś już sobie będę planować na lipiec, żeby w ramach takiego konkursu dla Was przygotować. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. My widzimy się w tym tygodniu podczas recenzji jednych słuchawek, do których wróciłem po blisko 10 latach. Jak ktoś śledzi mój kanał od samego początku, to wie dobrze, że byłem fanem jednych takich słuchawek, ani z niskiej, ani wysokiej półki, takiej średniej półki cenowej. Uwielbiałem te słuchawki, więc nadarzyła się okazja, aby dostać takie słuchawki na testy i przygotuję dla Was recenzję słuchawek, które na jednym ładowaniu wytrzymują ponad 100 godzin i w tym miejscu mogę potwierdzić, tak, są to słuchawki, które wytrzymają ponad 100 godzin bez ładowania. Ale o tym już najprawdopodobniej w weekend albo po weekendzie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. See ya!